Sięgnąłem przypadkowo do tygodnika, którego normalnie nie czytam, do Polityki. To jest numer 16 z 17 kwietnia. I znalazłem tutaj, proszę Państwa, coś ciekawego również dla siebie. Artykuł pod tytułem Burza wokół Pana Wiatru. Jest to artykuł pana Piotra Kowalczuka z Rzymu. Artykuł jest bardzo ciekawy, zwłaszcza dlatego, że kilkanaście dni temu w internecie oglądałem taką dyskusję, która odbyła się na Polsacie, na którymś z kanałów Polsatu, zdaje mi się, pomiędzy panem Korwin-Mikke a jakimś działaczem Ruchu Zielonych. Chodziło o walkę z globalnym ociepleniem. Pan Janusz Korwin-Mikke twierdził tam, że cała ta walka, która kosztowała już 900 miliardów euro dotychczas Unię Europejską, a będzie kosztować 960 miliardów euro w najbliższych kilku latach, że ta walka jest absurdalna, a ponieważ jest absurdalna, to napędzana jest, tak jak twierdził pan Janusz Korwin-Mikke, jedynie jakimiś nieczystymi interesami, po prostu korupcją. No i przy okazji głupotą ludzi, którzy ją popierają, a z tego jakieś tam pieniędzy nie mają, no bo część zielonych, którzy popierają tą walkę z globalnym ociepleniem, no są to ludzie po prostu niedouczeni, którzy dali sobie wmówić cwaniakom różne szkodliwe idee. Wtedy ten zielony, ten uczestnik rozmowy z panem Korwin-Mikke domagał się od pana Janusza, prezesa Nowej Prawicy, jakichś dowodów na te jego twierdzenia. No pan Janusz Korwin-Mikke nie mógł przedstawić bezpośrednich dowodów, dlatego że żaden człowiek, który daje w łapę komuś łapówkę lub jakieś ciemne interesy prowadzi, nie zwierza się nikomu, a już tym bardziej prezesowi Nowej Prawicy. Ale proszę Państwa, ten artykuł, który tutaj trzymam teraz w ręku, rzuca pewne światło na temat, jak dzieje się to we Włoszech. Przeczytam Państwu wstęp do tego artykułu. Na początku kwietnia włoskie służby przeprowadziły największą konfiskatę w swojej historii. Odebrały majątek wartości 1,3 miliarda euro człowiekowi, który według prokuratury zarządzał pieniędzmi mafii w najbardziej dochodowej ostatnio branży – energii odnawialnej. Tego pana, któremu ten majątek odebrano i którego zatrzymano, tutaj Państwu pokażę na zdjęciu, jest to Vito Nicastri, prawdziwy ojciec chrzestny włoskiej energetyki odnawialnej. Co się okazało? Otóż ten człowiek według prokuratury tam włoskiej, a to są specjaliści od walki z mafią, jest takim eksponentem Cosa Nostry, czyli takim legalną przykrywką na nielegalne interesy mafii włoskiej, która to mafia ciągnie wielkie zyski z energii odnawialnej. Dlaczego te zyski ciągnie? I w jaki sposób? No proszę Państwa, przede wszystkim nie ciągnie zysków na tej zasadzie, że coś zbuduje i ma z tego dochód, taki normalny, uczciwy dochód. Nie, dlatego że ta energia odnawialna, jak tutaj z tego artykułu się można dowiedzieć, tutaj Państwu zacytuję, no cytat pewien. Chodzi zarówno o współfinansowanie konkretnych projektów, wsparcie dla działających w branży firm, badań, jak i różne formy dopłaty do zielonego prądu, bo póki co produkcja ekologicznej energii jest średnio o 30% droższa od opartej na paliwach. Czyli krótko mówiąc, ten interes mafijny kręci się dzięki temu, że ktoś do tego interesu te 30% dopłaca, bo to jest rzecz nieopłacalna, ta energia. Kto dopłaca? Oczywiście Unia Europejska i rząd włoski. I tutaj dalszy cytat Państwu przedstawię, że Roberto Scarpinato, prokurator generalny leżącej w samym sercu Sycylii pewnego miasta, sugeruje, że na wyspie w ręce gangsterów i aferzystów wpada 40% unijnych i państwowych dotacji. No więc tak to się kręci. Dotacje unijne. Już wiedzą Państwo, przynajmniej troszkę rzuciłem światła na temat tego, komu tak naprawdę opłaca się walka z globalnym ociepleniem, komu opłaca się ta energia odnawialna, no i dlaczego Włochy tak chętnie uczestniczą w strukturach Unii Europejskiej oraz dlaczego tyle partii, no wszystkie w zasadzie poza Unią Polityki Realnej, a obecnie Kongresem Nowej Prawicy, były za wstąpieniem do Unii Europejskiej. No tam jeszcze były dwie partie, które też trochę oponowały. To była Samoobrona i Liga Polskich Rodzin, ale obie już nie istnieją. Dzięki no, tam akcji bardzo, bardzo sprawnej pana Kaczyńskiego, jak Państwo pamiętają, kilka lat temu. No więc, proszę Państwa, Unia płaci, to jest taki podtytuł.
Co Państwo jeszcze przeczytamy więcej? No na przykład Unia Europejska płaci nie tylko na tą zieloną energię. Aha, tu jeszcze tak, jak ta mafia te dochody zbiera? No więc po pierwsze te dopłaty zbierają firmy, które są z tą mafią powiązane, albo nawet wręcz, którymi ona zarządza, poprzez tego pana Vito Nicastri. A oprócz tego prywatne firmy, które na ten rynek chcą wejść, to muszą się tym mafiozom i temu panu Vito Nicastri opłacić. Czyli po prostu dać łapówki. Tu jest mechanizm podany, jak to się dzieje, że jakiś tam urzędnik i radny odpowiedzialny za sprawy związane z zieloną energią, który wystawia potrzebne dokumenty, za te wystawienie tych dokumentów pobiera pewną sutą prowizję, przy czym nie wprost, tylko ta prowizja wpada na konto jego syna, który ma jakąś tam firmę doradczą, ta firma ma zamawiane jakieś ekspertyzy, potem z tych ekspertyz jest opłacany i ten urzędnik, i ten pan Vito Nicastri pół na pół. Także dzielą się sprawiedliwie tym wszystkim. Tutaj też jest informacja, że, no proszę Państwa, to taka coś. Nie dziwi więc, że od 2011 roku w więzieniu za związki z mafią siedzi były gubernator Sycylii, a w 2002 roku za kratkami zmarł były burmistrz Palermo, członek Cosa Nostry, urodzony w legendarnym Corleone. I tutaj taka ciekawostka, proszę Państwa, dalej, że dotacje unijne do ziemi, wiedzą Państwo, że są takie dotacje do rolnictwa, pobiera, przynajmniej tutaj jest podane o kilku, ale być może więcej, mafiozów, przy czym część z tych mafiozów siedzi w więzieniu, a mimo wszystko pobiera dotacje do ziemi. Tu jest podane w tym artykule, że w sumie włoscy mafiozi otrzymali ponad 2 miliony euro unijnych dopłat bezpośrednich gotówką do rolnictwa. Wielu siedząc w więzieniu. I to mimo, że we Włoszech, by otrzymać jakiekolwiek unijne dotacje, należy przedstawić certyfikat stwierdzający brak związków ze zorganizowaną przestępczością. Naturalnie mowa wyłącznie o przypadkach, które wyszły na jaw. No i proszę Państwa, macie Państwo tutaj kolejny przykład do tego, co nam daje Unia, a dokładnie biorąc, co daje mafii we Włoszech. No a jak to jest u nas w Polsce, no to niech Państwo się tylko domyślą. Dopóki kogoś się za rękę nie złapie, a już tak czasami się za tą rękę zaczyna łapać. No wiedzą Państwo, że marszałek województwa podkarpackiego został zatrzymany, potem wypuszczony za kaucją, za jakieś tam branie łapówek, za jakieś tam różne seksafery i tak dalej, i tak dalej. No a zresztą jak Państwo słuchają wiadomości, to tych różnych afer finansowych i obyczajowych w naszym państwie będzie wychodzić na pewno z tygodnia na tydzień coraz więcej, dlatego że taki paracord ochronny nad Platformą i nad PSL-em zaczyna być zwijany. Po prostu te okupujące nasze państwo watahy szukają sobie jakichś innych tutaj ekspozytur w naszym państwie. Czy to będzie PiS, czy to będzie SLD, no to jeszcze nie wiadomo, może coś innego, może coś jeszcze stworzą tutaj na prędce, ale widać, że ten poprzedni garnitur PO i PiS się już troszkę przybrudził, zużył się. No i trzeba go wymienić, dlatego że ludzie już mają trochę dość tych nadętych, ponurych, czasami uśmiechniętych twarzy tych polityków. Proszę Państwa, jeszcze na koniec Państwu coś powiem. Jak wychodzi dobrze kraj, który organizuje jakieś roboty publiczne za pieniądze unijne, czy to państwowe. Tu jest taki podtytuł Gospodarka Penelopy. Południe Włoch to kraina ogólnej niemożności. Wszędzie stoją niekończone dzieła, w których Unia utopiła grube miliardy. Dżar na Sycylii to wręcz atrakcja turystyczna. Można się tam udać na autokarową wycieczkę z przewodnikiem i obejrzeć sobie stadion, na którym nie rozegrano ani jednego meczu. Pływalnię, w której nikt nie pływał. Miejski teatr, gdzie nie wystawiono żadnej sztuki. Wielopiętrowy parking, na którym nikt nie parkował. Centrum handlowe Widmo i pusty dom starców, a na deser samotny, strzelający w niebo wielki filar, część nigdy nie zbudowanego mostu. Oczywiście wszystko w stanie totalnej dewastacji. Coś jeszcze innego o autostradzie. Symbolicznym pomnikiem unijnych i włoskich dotacji, które rozpłynęły się w kieszeniach mafiozów i aferzystów, jest autostrada A3 z Neapolu do Reggio Calabrii. Unia przeznaczyła na jej modernizację w latach 2000-2007 w sumie miliard euro. W 2011 Komisja Europejska zorientowała się, że z jej dotacji korzysta głównie mafia i zażądała od Włoch przerzucenia
382 milionów subwencji na realizację innych czystych projektów w Kalabrii. Wówczas europosłanka ironicznie, choć nie bez powodu, spytała, czy Italia ma na południu w ogóle, czy Italia na południu w ogóle posiada jakieś uczciwe projekty? No i proszę Państwa, w tym momencie niech się Państwo nie dziwią, że Włochy są państwem ogromnie zadłużonym, Włochy są państwem z ogromnym bezrobociem, Włochy są z państwem, w którym gospodarka nie rozwija się, ale się zwija. No i ogólnie cała ta Unia Europejska, a zwłaszcza strefa euro, to jest jedna wielka klapa. No i proszę Państwa, my w tej klapie też dzielnie bierzemy udział. No i też tą zieloną energię, te dotacje do rolnictwa, te dotacje do autostrad też się u nas bardzo promuje. A kto za tą promocją stoi, to niech się Państwo domyślą. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to Państwu tak podpowiem. To chodzi o pieniądze. Żegnam Państwa.